Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic 4 epizod 2. Na początek ma synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Więc tak, dzisiaj będziemy przechodzić White Park Zone. Ostatnio zakończyliśmy nazywanie Castle Zone. Ja ogólnie niedawno przeglądałem sobie moje stare filmy i zauważyłem, że mój ton głosu nie jest zbyt taki, wiecie, wesoły. No niestety tego się nie da zmienić, bo to taki już po prostu jest mój ton głosu, ale no postaram się go jakoś tak, wiecie, wesoły, żeby chociaż mój sposób mówienia już jest tam wesoły. Niektórzy mi już nawet zarzucają, że ja to robię na siłę i że no nie jest fajnie. A ja po prostu no, tak niestety mam. No i nic z tym na moje nieszczęście nie da się zrobić. Ale tak, White Park Zone to jak widzicie jest praktycznie... Nie. Kolejny już poziom zimowy. Zaraz po Ice Cap Zone. Ice Cap Zone był pierwszym poziomem zimowym, ten jest... Kurde, ten jest drugim. I tak, za niedługo właściwie się skończy Sonic 4 i jestem tym bardzo podekscytowany, bo później będzie Knuckles Chaotix, który niezbyt długo zajmie. No z niego jakieś 2, max 3 odcinki. A później już Sonic Adventure, na którego jak najbardziej jestem tu podjarany. Bo to jest... Bo przyznam, że Sonic 4 to jest akurat gra, którą jak najmniej chciałem zrobić. Tylko właściwie ją robię tylko dlatego, że jest chronologiczna. Że jest kanon. O, że jest kanoniczna. Też chronologiczna też. Na przykład takie gry jak Sonic Chronicles The Dark Brotherhood to lubię. I nawet gdyby nie były kanon, bo właściwie Sonic Chronicles nie jest kanon, ale dobra. Nawet gdyby kanon nie były, to ja bym je robił. Między innymi dlatego był maraton z Segi wcześniej, żeby wam pokazać gry z Game Geara, których po prostu robić nie będę, bo tak technicznie one mają swój własny timeline. Jej, scena z Ice Cap Zone. Scena ukradziona z Ice Cap Zone. Ale jak widzicie, barierę mają obydwie postacie i jest to tylko spowodowane tym multiplayerem, że Tails też musi być chroniony i dlatego Tails w singleplayerze też ma barierę. Co jest bardzo ciekawe i właśnie jak jesteśmy w takim stanie, nie wiem jak to nazwać, Tails i Sonic jako taka pseudokula, to jesteśmy obydwoje chronieni, bo otacza nas jedna bariera. Tak mówię nas, bo to są dwie postacie, serio tak blisko. I ogólnie bardzo... W tym zonie jest mój ulubiony boss. Aha, i ogólnie tak między odcinkami to przypadkowo odblokowałem epizod Metal. Okazało się, że po tym jak przejdę Sylwania Castle Zone, to trzeba grę zrestartować albo coś w tym stylu. No i wtedy się odblokował epizod Metal, więc tak trochę no niezbyt wyszło. Ale dobra, wskoczyliśmy do Special Stage. Od razu mówię, Special Stage w tej grze nie robię specjalnie. Robię tylko tak, bo akurat mi się odblokowują. I przed finałem bossem, tak jak w Sonicu 4 epizod pierwszy, będziecie mieli pokazany cały playthrough Special Stage'ów. I ogólnie to ja przyspieszam, nie gra Sonica i Tailsa, żeby nie było. Od czasu do czasu z tych Special Stage'ek, bo początki tych Special Stage'ek po prostu są wolne, jak dla mnie. Too slow. Okej. I myk. Właśnie nie trzeba skakać w tych wielkich pierścieniach. Na te wielkie pierścienie, żeby je aktywować, ale ja tak lubię, po prostu. No, co zrobię, kurde, ominąłem tą sprężynkę. A miałbym więcej pierścionków, a tak to nie. Jestem po prostu... okropnym ominąłem pierścień.
Właśnie tutaj szkoda, że nie jestem multiplayerem, bo miałbym dużo więcej pierścieni. Prawdopodobnie miałbym jakieś szanse, żeby te wszystkie special stage przejść. Myślę, już mi się język zaprątuje. Nie wiem. Polska język trudna być. To nie jest dla mnie. Polska język nie być dla mnie. O, i znowu ten power up, który jest OP właściwie. Kurde. 300 była? Było? Tak, 300 było i mamy już trzeci szmaragd chaosu. Jest świetnie. Załąbi się. Może na serce szmaragdy są ogromne. I ogólnie wam wyjaśnię w Soniku Adventure 2. Tak, w Soniku Adventure 2, dlaczego te szmaragdy mogą być takie ogromne, a na przykład nie wiem, Sonic Advance, bo wtedy ostatni raz się chyba tak, wiecie, fizycznie pokazywały, były po prostu malutkie. I ja wam to wyjaśnię właśnie w Sonic Adventure 2. Który nie wiem, po jakiej grze będzie. A, i od razu mówię, jeżeli ktoś widział na moim Facebooku listę, jakich Soniku będę robił, to zapomniałem tam samym usunąć Sonic Shuffle. I z Sonica Shuffle nie będę robił, bo nie jest kanoniczny, nie lubię tej gry. Jeżeli już, to będzie z niej longplay. I to jest jedyne, co ja mogę z tej gry zrobić. A tak, teraz już jesteśmy w tej tle z White Park Act 1. I szczerze, ten... ta część poziomu, czyli White Park Act 2 i 3, bardzo mi przypomina pewien poziom z Sonic Rivals. Sonic Rivals... Teraz już nie pamiętam, czy z dwójki, czy jedynki. Nie, z... jedynki, tak. Oh shit. Myślałem, że zginę, przyznam. Ale jak widać się myliłem. Kurde. Nie obie tych sekcji wprawiają mój błędnik w błąd. Ale nie, co mogę przyznać o... Mogę wiele rzeczy powiedzieć o Sonicu 4. Złych. Ale co mogę powiedzieć dobrego, to muzyka jest świetna. I to mówię praktycznie o każdym Soniku powiedzieć. Poza Sonic Shuffle, bo nie słuchałem nigdy soundtracku Sonic Shuffle. Będę... posłucham sobie może jeszcze dzisiaj i opowiem wam, jak to jest. Jak to jest. jak on brzmi. To znaczy, sądzę, że coś na rodzaju Mario Party. Ale no, cóż. W ogóle Sonic Shuffle był bardzo wzorowany na Mario Party. Czemu się powiedzieć Mairo? No i schrzaniłem. Mogłem zawołać Tailsa, przyznam, mogłem zawołać Tailsa, ale tego nie zrobiłem. Szczerze, nie wiem właściwie co robić teraz. Myk. That explains everything. Dobra, czyli miałem się po prostu wspiąć na to, no to wszystko wyjaśni. Jak widzicie, jest tu przechodzenie z ekranu głównego na ekran poboczny, czyli tak jak miało być w Raymanie 2. Oryginalnym Raymanie 2. W ogóle wreszcie muszę zaplodować ten full gameplay przejścia poziomu. Z jeden pierścień do special stage'a zabrakło. No dobra, no. No pech, po prostu pech. Wiesz co, ja założę bluzę, bo strasznie mi zimno jest. Jeżeli komuś jest zimno, też polecam założyć bluzę. Bo jak jest komuś zimno, to nie jest dobrze. Bo jak jest zimno, to człowiek... to człowiek czuje się zimno. I wtedy jest źle. I to mi bardzo przypomina labirynt z muzyka. Szczerze, bardzo mi przypomina... nie, to chyba jest po prostu Lost Labyrinth z Sonica 1. Jak tak jest, to nie, to smutłem właśnie. Myślałem, że coś bardziej geni. Nie no, brzmi mi to jak Lost Labyrinth.
Nie no kurde, już nie wiem, ja zgłupiałem już. Aha, i uważajcie na cyfrokę, którą przed chwilą rozwaliłem. Bo to jest na serio... niezły... fucking syn, który wam będzie drogę zamrażał. I w pewnym miejscu chyba nawet już nie będziecie mogli przejść przez to. Więc jeżeli kiedyś będziecie myśleli... Więc jeżeli kiedyś zobaczycie tą fokę, to wiedzcie, że ja ją nazywam fucking syn. Myk. Przez te... Kurde, jak to się nazywało? Sprężynki, tak, sprężynki się to nazywało. Wyczerpuje się baterią mojego kontrolera. Zarąbiście, na serio mi jest to potrzebne. Ale chyba mój kontroler jeszcze wytrzyma troszkę. Więc jeżeli wytrzyma, to jest bardzo fajnie i bardzo mi to jest na rękę. Jeżeli nie, to... No nie ma problem. Zaraz. Ale nie no, przynajmniej wiem, że jak się mój kontroler... Jak mojemu kontrolerowi się wyczerpie bateria, to gra się zapauzuje, co jest jedną z tych rzeczy, która jest bardzo fajna. Nie, 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 fuck, papa. Muszę mówić, że nie cierpię po... Muszę mówić, że nie cierpię poziomów wodnych. Nie liczcie labirynt zone. Ale na serio, nie jestem fanem poziomów wodnych. Głównie przez to, że często postacie mają takie tak zwane braki tlenu. No znowu zdechnę. Nie, nawet mi się znowu zdechnę. Szybko, 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 szybko! Jest! Już tak ostatnimi tymi siłami wziąłem checkpoint. Nie sądziłem, że mi się uda. Okej, więc jak widzicie, jeżeli on zamrozi wodę wokół siebie, to praktycznie jesteście skończeni. On was zgniecie albo zamrozi przez to i tak zostaniecie zgnieceni. Co zrobiłem? Okej, teraz... Okej. Oh shit. Zabawę pora zacząć. W ogóle chyba Tails ma nieskończone pływanie w tej grze, bo wiem, że w Soniku Trójce się męczył, a w tym Soniku się nie męczy. Co jest bardzo fajne, przyznam. Jeszcze właśnie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby Tails się męczył pływaniem. Lataniem? Owszem. Bo kto by się... Ba. Jakbyście mieli podwójne ogony i musielibyście unieść siebie i jeża, który praktycznie waży tyle samo co wy, a nawet więcej. Musielibyście tak machać o 360 stopni tymi swoimi ogonami, to byście... To wy byście się nie zmęczyli? Nawet ten krótki czas, to jak dla mnie to Tails to jest nawet silniejszy niż Knuckles. Właśnie to Sonic jest nawet silniejszy niż Knuckles, ale dobra. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, patrz Sonic X. Epizod Chaotix kracza do akcji. Jakoś tak? Nie pamiętam nazwy tego odcinka. Dokładnej. Ale pewnie będę przyspieszał. Ale tu pierścionków jest dużo. Rajla przyszłej panny młodej. To było złe. Ile miałem? Bo ja myślałem, że 200. Dobra, cool. Cool. Lecimy dalej. Let's go, Tails. Bo ja chyba jeszcze zdążyłem jeden poziom dzisiaj zrobić. Czy który jest Oil Desert, chyba? Jestem pewien. Zaraz. Teraz jest White. Wcześniej był Sylvania Castle, później był White Park, później był Oil Desert. Tak. W ogóle to Oil Desert było wzorowane na Oil Ocean z Sonika 2. Taka mała ciekawostka. Okej, teraz trzeba się skupić. Wow.
W ogóle nie wiem, czy... Aha, liczą się w tej puli ogólnej. Dobra. Jest! Tails, dzięki ci. Niech mi ktoś kiedykolwiek powie, że Tails to jest... To tylko przeszkadza. To ja mu chyba nie wiem, co zrobię. Widzicie, co teraz zrobił Tails. I jej mamy błękitny... Fuu, błękitny. Błękitny ma zupełnie inny kolor. Niebieski szmaragd. Czwarty? Chyba? Czwarty, trzeci. Czwarty. Chociaż... Może jednak w tym Let's Play zdobędziemy wszystkie szmaragdy. Przeze mnie. Bo jak wiecie, no... Ja nie umiem tych szmaragdów zdobywać. Ja przyznaję się, ja w tym nie umiem. Sonic... na kreskę Otix umiem. Wszystkie Sonic Advance umiem. I ta muzyka. Mój ulubiony boss. I ta moja muzyka ukochana. To jest najlepszy soundtrack ever. Jest lepszy niż What I Made Of, według mnie. Nie no, przesadzam. Jest równy z What I Made Of. I właśnie dlatego robiłem epizod metal. No i jak widzicie, Metal Sonic tutaj wykorzystuje tę swoją moc, którą zyskał od Eggmana. I oczywiście kompozytorem tej muzyki nie jest nikt inny jak John Senoe, czyli najlepszy kompozytor muzyki, jaki kiedykolwiek żył. Jeżeli ktoś nie zna tego temu, ani nigdy wcześniej go nie słyszał, to polecam sobie zajrzeć na mój mashup True Metal Theme. Czy jak to tam brzmiał ten tytuł, ale wydaje mi się, że True Metal Theme. I ogólnie to jest wzorowane na te wszystkie walki z różnymi tymi Metal Sonicami, to znaczy najpierw był Silver Sonic, ale dobra. Nie liczymy Silver Sonica. Metal Sonic jest tylko jeden. Ej, stary! Stary! Uważaj! Ja nie mogę po prostu, ja nie mogę zagłuszać tej muzyki. Ona jest zbyt epicka, żeby ją zagłuszać moją gadką. Wow! Ups! Co ja nie mogę nic zrobić? Holy shit. I tyle. Pokonaliśmy Metal Sonic. Metal Sonica. Tak, to jest mój ulubiony boss. To jest moja ulubiona muzyka bossa. Równoznaczna z What I Made Of i... No. Nie wiem, bo to byłby spoiler co do następnych Soniców. Ale tak, gram następny akt. Teraz się czuję napełniony energią przez tą soundtrack. Głupio wyjdzie, jeżeli to się nie nagra. Bo zauważyłem, że znowu jest ten śmieciowy folder na moim dysku i prawdopodobnie po tym jak... Jeżeli się okaże, że odcinek, znaczy gameplay nagrał się cały, to prawdopodobnie znowu będę formatował dysk. Czy jest złe, bo mi to zajmie prawdopodobnie do wieczora, prawdopodobnie będzie się on formatował, ale dobra. W końcu dla mojego dobra. I dla jego dobra. Żeby był zdrowy. Ale co ty się dziwi, bo w ogóle nie włączałem tego dysku tak jak nie powinno się włączać dysku, bo tak właśnie dlatego się tworzą te śmieciowe foldery. I ogólnie chyba po tym filmie będzie moje pierwsze takie autorskie outro. Takie bardziej, przy którym posiedziałem. Więc możecie powiedzieć, czy wam się podoba outro. Właściwie to niezbyt, czyli dużo robiłem, ale dobra. Kurde. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Kurde. Serio, ja bym chciał kiedyś
Jestem ciekaw, czy Sonic Team zrobiło całkiem osobny soundtrack, w sensie taki, wiecie, z przyspieszoną muzyką. A tam było Invisibility. Jestem idiotą, bo tego nie wziąłem. A to jest prawdopodobnie moja ulubiona muzyka z całego Sonic 4. Bo wiecie, jaka jest moja ulubiona muzyka z całych Soniców, to chyba nie każdy... każdy wie. Znaczy nie każdy, bo mam wiele ulubionych muzyk z Sonica. No ale jedna taka, która najbardziej się pojawia. Dziarska, że po nich powie What I Made Of. Tum, tururum, tum, tum, tum. Myślę, już nie chcę powiedzieć, tylko właśnie to, że Oil Desert było wzorowane na Oil Ocean z Sonica 2, co jest bardzo ciekawe. I z takich nowszych rzeczy, bo ostatnio tak daje różne takie newsy dzisiejsze, to soundtracki, większość soundtracków Sonica, jedno co brakuje to chyba co po niektórych gierek z DS-a? Nie z DS. Czym jak szan? Klasyków brakuje i Rush Adventure bodajże. Tak chyba tylko tylu brakuje, z tego co zauważyłem. Nie! Fuck! Co ja? Pierścionek ominąłem. Pierścień ominąłem. Zarąbiście. Nie wiem, czy zdążymy z następnym dwoma aktami. Dobra, o Jezu, Jezu, będzie po prostu dłuższy odcinek. Ta muzyka jest najdziwniejsza, prawdopodobnie, z Sonic 4. Tak, dużo będę tutaj komentował muzykę w Sonic 4, bo bądź nowy silnik muzyczny trzeba trochę skrytykować. Co ja... Wiecie, co mi przypominają te robaki? Robaki z Sonica 3. W Sandopolis. Tak. W Sandopolis te robaki były. One, wiecie, wylatywały tak z ziemi. I nas atakowały je. To nie było fajne. Powiedz wam spojrzeć na mój zespół z Sonica 3, bo tam chyba nawet były te robaki pokazane. Jestem pewien już. Tak dawno był ten let's play. Prawie tak samo jak mój pierwszy odcinek z Ratchet & Clank'a. O właśnie, to jest nowy power up, który trzeba pokazać. Ej. Który daje nam pierścienie i... No, ale po prostu... Cholera. Chcę wam to pokazać, bo ten nowy power up jest zarąbisty. I działa trochę jak Team Blast z Sonic Heroes. Nick. Po prostu tap, 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 tap. I dostajemy score. I pierścionki. W każdym razie ten power-up jest po prostu OP. Gdyby on był, wiecie, na dłuższą rozgrywkę... Albo wiecie, gdyby była jakaś finałowa walka Super Sonic kontra jakiś tam robot Eggmana kolejny. I byłoby to właśnie z tym... Ej, cholera. I byłaby walka właśnie z Super Sonica i Super Sonic miałby właśnie ten power-up taki jak się, insta power-up, to by była najlepsza walka ever. To mógłbym to zaliczyć do jednych właśnie z najlepszych walk Super Sonica kiedykolwiek. To serio, nawet Sonic Chronicles by tego nie przebiło. A ogólnie planuję zrobić ten stream z Sonica Chronicles. Żeby tak, wiecie, poprzechodzić sobie. Taką właśnie serię, w którym przejdę całą grę właściwie. Nie jako zdobycie, wiecie, gameplayu do Let's Playa, bo bądź co bądź gameplay do Let's Playa mam, i to nawet w 720p.
Właściwie to po prostu edytowałem jak nie wiadomo co ten let's play. Gameplay znaczy się, przepraszam. Więc gameplay jako taki nie jest mi potrzebny, ale chcę po prostu przejść tą grę i wam pokazać ją na live. Te sekcje są strasznie dla mnie frustrujące, bo nigdy nie wiem, czy zdążę, czy muszę tutaj używać Team Up Pastasem, czy nie. To jest trochę takie... no takie niezbyt fajne. To jest fajny remix tej piosenki Zoe Desert. Wee. I can feel the sunshine. Bro. Pozdrow dla komenty, tak by the way. Opsa. Nie! Nie, tutaj jak nagrywałem, jak chciałem nagrać post komentary, to się... to zginąłem jakieś dwa razy. Tak nie może być. Myk. I by... wy uciekamy stąd. To jest bardzo dobre określenie. Ujej, nie. Właśnie, to jest olej. Dask co się nie kapi. A ogień plus olej to... jest to dobre połączenie, okej? Okay? Trust me. Jak to jest sekcja, którą nie mam żadnej kontroli, po prostu Sonic spada tam, gdzie piasek. To szczerze mi przypomina bardzo Sonica 3. Z jakiegoś powodu i Sandopo jest akt drugi? Tak, akt drugi był w świątyni, więc akt drugi. Bardzo przypomina. No i... aha, ja to muszę przełączyć. Tak. Ale z jakiegoś w każdym razie powodu mi przypomina Sandopolis Act 2. Bo tam też zjeżdżaliśmy po... jak to się nazywało? Jak to się nazywało? Po piasku. W takiej pseudowindzie sposób. Nie. Stary, miałem już ponad 50 pierścieni i mógłbym wejść do Special Stage'u, żebym tam mógł pokazać, jak bardzo jestem przepraszam. Jak bardzo jestem złym w tych Special Stage'ach Sonica 2. Sonica 4, epizod 2. A ty mi, kurde, to uniemożliwiłeś. Dzięki, stary. Po prostu dzięki. Jesteś zarąbisty. Daj dupę. Jeżeli chcieliście zobaczyć ten Special Stage, kolejny, piąty, to przykro mi, możecie obwiniać tego tam, nie wiem, Skarabeusz, to był w Egipcie, Żuka. Żuka Gnojada. Skarabeusz, a nie wiem. Właśnie nigdy nie był w Egipcie i... Skarabeusz. Nie, no dobra, nie, zaraz. No, w Egipcie. Biorąc pod uwagę, kiedy została wydana ta gra, to był w Egipcie Sonic. Według timeline'a jeszcze nie, ale według daty wydania gry, to już Sonic był w Egipcie. No, gdybym... sorry, Tails. Tak, zginął. W każdym razie, co chciałem powiedzieć? Nie wiem, zapomniałem. Co, pewnie zastanawiacie się, co Egmont jasno i ciasno i robi, ale zaraz się przekonacie. Oto jest super duper Transformers doktora Eggmana. I tak z duchu go po prostu zrobił. Tak, o, zebrał sobie jakieś śmieci, żona nie była zasilana niczym, ale stwierdził sobie Eggman, a zrobię sobie robot. Co? Ale tu musimy atakować Eggmana, co nie jest dosyć trudnym zadaniem. I szczerze bardzo mi ta styl walki tego bossa bardzo mi przypomina
starą grę Segi na Genesisa, Game Geara, chyba też Game Geara Master System, czyli Dr. Robot Main Beam Machine oraz niewydaną nigdzie indziej poza Japonią grą z Sonikiem, czyli Sonic Eraser. Polecam sobie zobaczyć ogólnie. Kiedyś był artykuł na SonicWiki.pl stworzony przeze mnie, ale no pani to maniak stwierdził, że on nie jest, nie wiem, na poziomie ten artykuł i go usunął. Jeszcze raz spróbuję ten artykuł napisać, żeby nie było. No jeżeli nie, to po prostu mogę zrobić taki pseudoartykuł na tym kanale. To chyba by był nawet taki fajny plan. Wiecie, dokument. Okej, szczerze powiedziawszy, ten był prosty bardzo. Znaczy, Meat Beam Machine oraz Eraser bardzo mocno przypominają Tetrisa, aczkolwiek na innych zasadach. Jeżeli chodzi o bomba, nice. I bardzo mi to przypomina bombę z filmu Mali Agenci. A już w szczególności Mali Agenci 3D, ten cały ich licznik taki na klatce piersiowej. To mi bardzo przypomina, kto oglądał ten wie. Kto pamięta, łapka w górę, o. Jak zauważyliście, ten boss nie atakuje, póki nie... nie będzie... wszystkie nie opadną. To jest, co ty się tak teleportujesz? Oj, zaraz będzie. Zaraz będzie. Uwaga, zaraz nas... Zaraz coś z nami zrobi. Wegman. Halo. My mamy podlecieć po prostu. No i z jakiegoś powodu Eggmana parzą stopy. Jak widzicie, ten monitorek z tyłu nam przypomina o czymś bardzo istotnym w tym bossie. I mamy po prostu atakować stopy Eggmana, które są dosyć naruszone przez gorący piasek. I to tyle po tym bossie. Wow, wyrobiliśmy się praktycznie nawet w czasie. Papa. Dobra, ja proszę tam dalej, proszę tam dalej, proszę tam dalej, proszę tam dalej. Dobra. I to na tyle z tego odcinka. Możliwe, że zostaną nam jeszcze dwa lub jeden, biorąc pod uwagę, jak szybko nam to idzie. O ile oczywiście przejdę Special Stage'e. Jeżeli nie przejdę Special Stage'e tych dwóch ostatnich, dwóch albo trzech, no tak, to będą dwa odcinki. Jeżeli przejdę je w następnym odcinku, to postaram się, żeby było to wszystko w jednym odcinku. Już nie sądzę, żeby to nawet było wykonalne. Ale dobra, postaram się. Dobra. Dziękuję bardzo. I co tu się pojawi? Sky Fortress Zone, więc już taki macie spoiler, co będzie w następnym odcinku, czyli Sky Fortress. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć, papa. Przygotujcie się na nowe pierwsze outro na tym kanale. Papa. With incredible speed, I'm moving my feet.